Halo, halo, dzień dobry, cześć ludziska. No ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Polską w Medieval Kingdoms, już oficjalnie imperium polskie no i zaczynamy sobie dzisiaj od bitwy z siłami węgierskich separatystów w okolicy regionu Suczawy. Teren wydaje się być w miarę. Teren wydaje się być w miarę dla nas przyjazny. Nieprzyjaciel nie ma jakiejś groźnej armii. Jest to w dużej mierze milicja nam radę, oczywiście, miecz lub topór w dłoń i do boju, wojacy, do boju. Napiszcie w komentarzu, że chcielibyście zobaczyć więcej polskich jednostek mojej armii, bo za dużo korzystam z oddziałów najemnych i myślę, że faktycznie bym sobie chciał dokonać reformy armii, ale taką ostateczną reformę przeprowadzę na pewno w momencie, gdy będę już miał lepsze jednostki, bo teraz no, nie ma szału. Myślę, że te jednostki początkowe dla Polski nie są zbyt wybitne. Z kolei te późniejsze, tam już jest o wiele, o wiele lepiej. No i co? W sumie to mamy dosyć mało piechoty w stosunku do piechoty wroga. Zróbmy taki myg, że wy na pewno będziecie stanowili trzon na samym środku. Zróbcie sobie taką grubą formację gdzieś może coś takiego, panowie. Doskonale. Teraz na bokach będą to nasi włócznicy w formacji, którą zaraz włączę. Z flank uderzymy natomiast piechotą i, no i kawa... piechotą z mieczami i kawalerią. No i jeszcze pojedem oddziale włóczni, żeby zwiększyć siłę. Co, Zróbmy tak, może wy stoicie w rezerwie, aby ewentualnie zrobić kolejną linię, jak komputer się przez nas przebije, bo wiedzieliśmy, że no, jedna linia pierwoty nie zawsze bywa wystarczająca. Łucznicy z kolei, stójcie coś w takiej formacji: koni, Łucznicy Kumańscy do przodu. No i kawalerii, to mam tylko dwa oddziały, to nie jest dobra armia, powinienem ją lekko przebudować, bo teraz może się okazać, że będą z tego problemy. Więc teraz tak, wy do przodu, wyszermierze, jakoś się bardziej rozciągnijcie gdzieś tak, lekko bliżej was dam. Was właśnie ciut bliżej. No i zaczynamy zabawę. Ci kolesi mają zwrócić uwagę jaką gigantyczną szybkostrzelność, ale widać jak bardzo wpływa na to doświadczenie. Patrzcie, ci co mają dwa już oczka srebrnego, mają aż 83, z kolei ci co nie mają w ogóle to jest 69, czyli 14 punktów różnicy. No dużo, dużo, no ale wróg ma dokładnie te same oddziały, lecz chyba miał tylko trzy jednostki. A i on też ma tą kawalerię seklerów. Ten w ogóle jest zobaczcie, ładny ziomek. Fajno ma Czapeczkę. No i oni mają mniejszą przekoszczęść niż nasi. Więc Kumanowie są lepsi. Fantastycznie. Dobra, zróbmy sobie luźną formację. Wszyscy i do przodu się przemieszczajmy w błyskawicznie. Czyli tak, masz dwa oddziały konnych seklerów, masz jedną jednostkę tych co my mamy, czyli kumanów lub połowców, jak zwał tak zwał, wy już sobie odpalcie ścianę włóczni wy tak, że kawaleria bardziej pod skosem ich się ustawi, no i zacznijmy zabawę. Nawet sobie, wiecie co, formację, żeby jeszcze bardziej im szybko szybkostrzenność zwiększyć, teraz to jest aż 126, kurde bele, no tylko boję się, że w tej formacji mogą ranić sami siebie, czasem tak bywa, że oddziały walą w swoich ubratymców ale a z tym też bardzo nie da się walczyć i konkurować. No i mamy ten krzyż węgierski. Ładny jest ten dowódca oddziału. Fajną mieczek bardzo. No i tam podejdzie do mnie, czy da się wystrzelać. No to wygląda, że się zbliża. Zbliża się bardzo groźnie do nas. No to ja chyba formację wyłączę, ewentualnie się w niej cofnę. No bo tutaj już tam powoli coś do nich trafiamy, ale szału nie ma. No zróbmy tak, żeby. A bez tej formacji, do tyłu się cofajcie, no i ci w tym, w tym cyklonie zmierzają i już punktujemy sobie ten pierwszy oddział. No dobra, a weź w ogóle chłopie to wygląd, bo to jest bez sensu jednak, trebusze niech korzystają z zatrutych jednostek, czemu nie, sprawią, że wrogowie... Poczują się zarażeni, no i teraz jakbyście mogli wszyscy w nich wycelować, żebyście taką jedną salwę oddali, to bym się nie obraził, tak wszyscy naraz. O właśnie, o to chodziło, żeby zredefiniować potęgę jazdy dystansowej i jadą do nas bogatyry. Pokażę, jak wy wyglądacie, bo to jest ta jazda rusińska chyba, to są najemnicy na pewno, raczej Węgrzy do nich nie mają dostępu, bogatyrzy. No typowo, typowo jakaś ruśkijowska, Ruś coś takiego, mają też ładne miecze bardzo, te hełmy. Fajnie, więc cofamy się na razie. Ale też nas pobijali, zobaczcie. Naprawdę, ci koni ucznicy, To jest taka. To nie jest jednostka, na której można, jak na mnie polegać, bo to jest miecz obosieczny. Dlatego, że może ich zadają dużo, ale łatwo jest, żeby oni otrzymali damage. No. Gdyby mieli dużo większy zasięg, jak ta jedna jednostka, z której komputer korzystał, w. chyba bitwie w pierwszym odcinku. No to. Gdyby mieli ta, taki zasięg, to wtedy byłoby lepiej. okej, okay, racja. No i ty na nas powoli się. Przetransportowujesz. Używajmy w takim razie pocisków wybuchowych, bo jak oni w nas wjadą, będą zarażeni, no to choroba na nas się przeniesie, więc kawalerię już powoli niech się przygotuje. Wy w ogóle możecie od tej strony, od boku. Się udać, no i jazda niech skontruje wroga na świn. No a to są ci lekko zbrojni, brabancy. No dobra, no to oni się wbiją w te włócznie. No to tu już widzę, że wybuchowe pociski lecą. No i ja w połowę flanki na nich uderzę, więc od razu do pomocy panowie. Oj, to jest chyba, chyba dla nas troszeczkę samobójstwo, bo lekka jazda no nie równa się średnie, ale wsparcie z włóczni będzie już no, ostateczne. No i co, podejdźmy sobie bliżej, bo to nie ma śnieżki jazy, co? Nie, to był twój jedyny oddział kawalerii poza generalską. Dobra, fantastycznie, więc ich zaraz utracisz. Tu się przygotujmy powoli na na to, żeby wroga okrążać. Dowódca i sobie stoi z tyłu, ma dosyć słaby perk, no i na pewno ważne jest, żeby wystrzelać jego dziadowskich komnych łuczników, jak ja nie lubię z tym walczyć, naprawdę. Oj, w rękach komputera jest to strasznie irytująca jednostka, bardzo. Dobra, wy sobie walcie gdzieś tutaj, pociski potężne, tych już na szczęście masakrujemy, mogę sobie włączyć nawet formację, żeby łatwiej było ich dobić, no i powoli szykujemy się do odparcia szarży ze strony piechoty. Dobra, wy teraz gdzieś tam zmierzajcie, może jego wodza postre... posta a ram się wysnipeć, więc próbujmy, próbujmy. Ty może zrobić szarżę na tych najmniejszych uszkodników, to znaczy piraci z którymi już raz mieliśmy do czynienia, jak Kraków nam psuje linię, czy pamiętacie, to było smutne bardzo. Dobra, ty, się cofnij do formacji, na tą stronę jazda, no coś tam zrobiła, ale musimy ją wycofać. I to koniecznie, dobra, wy przedłużcie linię, wy gdzieś tutaj, tu już jego piechota na nas rusza, lekko się pod kątem przestawmy i możemy zrobić szarże z użyciem ciężkiej jazdy najemnej. Z kolei tutaj, gdzie jest jego wóz? Gdzie jest jego chodźcie, oj, zgubiłem go, what the fuck? Co jest ludziska? Gdzie jest generał wroga? To the fuck? Czy on się z kimś zmierza? Czy jest w tym lasku? Może być w tym lasku, to podjedźmy w ten sposób. No i tu już słuchajcie, uderzamy. Szarża na wroga w od tej strony. Jazda ich teraz uderz na plecy. Wy gdzieś tak, wódz zobaczcie w lasku. No się przez chwilę przeraziłem. Jak go nie zobaczyłem. No i co? Zderzenie do przodu. Jedynie halabardy mają być w swojej formacji. Wy wzmocnijcie tą linię. Fantastycznie, pokaż mi teraz jak się tuką w walce wręcz. O, zobaczcie, topór kontra Włócznia. to wygra. No, topór macha przewagę, ale. Ten oddział akurat okazał się zbyt słaby, więc tych już żeśmy zmierzyli. Szarżę ciężkiej jazdy przesądziła, teraz idziemy na tamtych i widzę, że tutaj... Oj, jego dowódca się w nas bija. No to co, wy tam może, wiecie co, zróbmy szarżę na tych puszników, żeby już ich rasę dobrze zmasakrować. Przy okazji kawaleria od tej strony w nich się wbije. Tutaj piechota niech klasyczna idzie. No i co, Trybusze mogą już nie strzelać. Pokaż mi teraz w walce wręcz, jak ci uszkójnicy sobie walczą. No bo ich na pewno nie pokonamy, to jest już taka piechota lepsza. Nasze głowę ściął, nasze zwykłe włócznie. No nie, to musieli być lepsi, lepsi szermierzy. To jest piechota przystosowa przystosowana typowo do walki w zwarciu z inną piechotą. Ten przebił. Patrzcie, jeszcze odmówi modlitwę na sam koniec czy coś takiego i zaraz... O, gleba! Nie ma! Ale to jest cholernie satysfakcjonujące, przyznajcie Dobra, tutaj się żeśmy wbili, no i tych konnych uczniów dorwaliśmy. Gorzej, że jego. No właśnie, konie łucznicy tam dalej żyją. No i ta jazda, widzę, że obrywał bardzo, chyba, chyba na dystans. Tu już wroga powoli miężdżymy, wyruszacie na tą milicję włóczniczą. Wy do przodu od razu atakujcie. Ucznicy nasi niech nie strzelają, bo są totalnie useless, ale to totalnie. No i ten generał jest w niemałych tarapatach. No cześć kolego. Witaj! No robi się się zbliżenia, bo wiem, że Wam się to podoba i wtedy bitwa jest o wiele przyjemniejsza do oglądania. No bo w czym jest fajna bitwa, kiedy nie możemy z bliska zobaczyć animacji naszych oddziałów? No niczym. Jak możemy się tak przeglądać, to faktycznie czuć ten fan, tą przyjemność. No i to jest super Dobra, tu już dajmy radę. Tamtych dominujemy. Chciałbym podobijać większość wrogich kuszynków, ale widzę, że już go podobiliśmy. Na tyle ich dużo, że na pewno się nie przegrupują. Co ty chłopie tutaj robisz? What the fuck, panowie? domić ich. Jak oni się przybili? Co to ma być? Ludziska, no błaga. Dobra, tutaj dobbił mi tego wodza. Czym prędzej, włócznie na pomoc idą. Czym prędzej. No i chciałbym, żebyście wydobili jego seklerów. Oni są mocni. Oni naprawdę nas bardzo zaskoczyli. No i dalej oglądali dajmy walkę w wsparciu. Najlepiej jest jak walczą szermierze kontra szermierze albo ci to na toporników. To wtedy jest najbardziej pizko. No to krzyki słychać. Dram się, pojacy, Dobra, i wrogi wódz Polek, super. Ale zdołał rozbić nasze oddział tą szarżą. No, ciężka jaza, to jest mniej wszystko ciężka jazda. Dobra, wygoncie tamtych, wygoncie tutaj i myślę drodzy Państwo, że ja ich sobie podobiłem już we własnym zakresie. Więc widzimy się na mapie kampanii. Okej, okay, jeszcze poczekamy, aż będzie napis zwycięstwo, żeby nie było. Możemy w sumie tutaj gonić tamtych. Wystarajcie się ich dobrać, mi wszystko. No i do zobaczenia za momencik. Muszę przyznać, że naprawdę spore straty ponieśliśmy. I gdybyśmy walczyli z dwoma armiami na raz, no to by nam się prawdopodobnie nie udało. A jak już, to totalnie, totalnie na styk. Dobra, teraz. co Chcą zrobić to tą armię wycofać do Suchawy. Z kolei tą w pełni zregenerowaną ruszymy w w kierunku Białogrodu nad Dniestrem, a nie wiem, wiecie, ale ekspansja na wschód otworzy nam nowych, bardzo ciekawych wrogów, bo raz, Bizancjum, dwa, Sultanat Górydów, czy takie pseudo-Indie muzułmańskie, Trzy Gruzje, no i z czasem też pewnie Abbasydów. To na pewno będzie oryginalne, bo zawsze z tymi Mogami się tak tukliśmy non stop i tak dalej. Teraz, no jednak, jednak, zupełnie jest to inny nieprzyjaciel. No i sobie to przejmujemy, koniecznie bierzemy automacik. Fantastycznie osoba zajęta. Szybko się rozwijamy. Już możemy nawet być chyba naj na pewno nie wiem, czy najsilniejszą, ale największą frakcją w grze. To to już obstawiam, że na pewno teraz tak, tego nie chcę ulepszać, bo w late game'ie komputer ma bardzo niskie morale i wydaje mi się, że to będzie zbyt przegięte. Jak już, to wolałbym sobie pójść może w oddział. Wiecie co? W sumie to atak w zwarciu byłby dobry, bo nie ma sensu boostować za bardzo tych uczników, bo i tak są useless, więc wolę sobie pójść w atak w zwarciu klasy. No i fajnie, tu jest minus 4, trochę się buntują. Coś z tym na pewno musimy zrobić, ale to jeszcze nie teraz. To jest w miarę okay. W ogóle jest rok 1258. No a my kasy w skrapcu w ogóle nie mamy. Tu czekamy, aż nas sami Donczycy zaatakują. Te prowincje na szczęście są w miarę stabilne. Tu się tworzy jedna armia, to się tworzy kolejna fajosko. Przygotowujemy się już powoli pod wojnę ze świętym Cesarstwem Rzymskim, czyli z całą Europą Zachodnią. Dobra, Wacław w Wacław, ty śpiegu ujdę się pod Kaukas, teraz tam akurat agendzie się bardzo nam przydadzą. Bo, no jakby nie było, będę w tym regionie miał już nieprzyjaciół, no i czemu oni tego nie zdobyli? No bo armii nie ma, Beyliku, tureckiej, no i widzę, że Epir jakiś tam starty ale to wygrali. Dziwne, że tego nie przyjęli, chyba że ci się wycofali gdzieś stąd, ale to jest tak otoczone, no i Wenecja cały czas, cały czas zgeneruje siły. Kto wie, być może będą chcieli odzyskać to, co dawniej było ich i dziwi mnie to, że Berno sobie tak, wiecie, stoi bez ruchu, ale... Obstawiam, że Francja wybiera na nich taką presję, że nie pozwala im utworzyć jakiejś armii. Że jak tylko zobaczą, że coś tworzą, to wtedy od razu zaatakują. I to jest taka presja typowo no nie wiem, jakby to, jakby to nazwać niby zrzucim siły, ale oficjalnie nie atakują, więc <taka>, taka agresja, ale nie do końca. Taka bardziej, wiecie, wyprawa turystyczna no i tu już Antwerpia jest oblegana. A gdzie jest, o Boże Serena, może uciekać się naprawdę, nie no błaga. No dobra, to możemy sobie teraz to rozkildę oblegać, i oby nam wyszli naprzeciw. Chcemy fajną bitwę polową. Tutaj ci chcą rozejm. powiem, że na razie to przejmę, bo tak daleko na wsód jeszcze nie chcę zapuszczać, więc na razie dam wam bardzo chętnie ten rozejm. Wypadł mi stąd całkowicie, wypadł. No i muszę obserwować, czy przypadkiem ta prowincja... O, hanat krymski zniszczony, czy ta prowincja tutaj... E, Bułgaria się pojawiła, ale że co, że oni ich wyzwolili, czy jak? Jak oni się pojawili tutaj w tym, w tym miejscu? Tak, wyzwolili Bułgarię, bo komputer może robić tak, jak było w podstawowej Atylii, że z osady może wyzwolić ich... Tych domyślnych właścicieli. Gracz tego nie może zrobić. Gracz to może zrobić jedynie poprzez coś takiego, że klika w tym panelu no i tworzy państwo buforowe. Ale jak widzimy, że mają sojusz, to znaczy, że go wyzwolił. No dobra, w takim razie powrót Bułgarii na arenę międzynarodową. Okej, okay. czyli Imperium nie czuje się na siłach, żeby mieć z nami granicę. Sobie wolą tworzyć sprzymierzeńców. Jest to jak najbardziej mądra zagrywka. Teraz to w ogóle zapomniałem tego ruszyć. O, na szczęście był kościół. Fajnie, fajnie. Dobrze, że nasi <laughs> współbracie powie, że. O tym pamiętali, i teraz tak tutaj nam brakuje. Z tego co widzę, to chyba żywności. Zgadza się, więc to na pewno bym chciał. co zniszczyć. To ulepszmy. To niech pozostanie. Jeszcze mam 5000 z hakiem. Tutaj w trwa. No i uderzmy już na to dziadowskie rozkilde, które ma powiem, że dużo wojska, ale myślę, że dam radę. Bo to są lekko zbawione topornicy. Mają niby trochę tej jazdy, ale ja mam dużo rycerzy. A no, rycerze wiecie dobrze, jak działają. Na no, później będzie wojna ze Szwecją. To już na 100%. Tu jest cacy, tu jest wszystko w miarę okej. Okay. Czy gdzieś się jeszcze bardzo komputer buntuje? Zobaczmy. No to wam brakuje żywności, ale to zaraz ogarnę. W Mołdawii też brakuje żywności, no ale to już niszczę, więc to się naprawi. Raska, raska, raska jest spadek zadowolenia. Zrobi na pewno granizon jeden klasyczny. W Wenecji wybunek trwa, więc teraz poproszę. Nie mogę zrobić rycerza, bo kasy nie mam. No to na razie tyle wystarczy. Są też te konekusze, ale one nie są mega, mega useless. Więc daj mi na pewno, co ja bym chciał. Na razie nic bym nie chciał. Mamy tego tysiaka, to nie jest dużo kasy. No i wy to już w końcu oblegacie. Dobra, czyli Francja czekała na rozkaz ze stolicy, i w jednej turze zaczęli oblegać Berno oraz Antwerpię. No fajnie, fajnie. Ciekawi mnie też, czy papież w Lady. Ledni może wystosować znowu pretendenta na tron cesarskie? Bo już kiedyś widziałem na Discordzie moda, że było coś takiego. No i faktycznie Kastylia stała się chyba w setnej turze nowym cesarzem. A Kastylia domyślnie nie wchodzi w skład cesarstwa, dlatego to jest ciekawe. No i tu już jest w miarę cacy. Teraz kolej, uwaga, uwaga drodzy Państwo, na Nachalic, ale zanim to bym chciał, jeszcze naszą armię w miarę ogarnąć. No i ja was wtórzę kolejny właśnie, już was teraz zamienię sył będzie na wschodzie e, bronił. To jest nasza armia, już taka, e, no można powiedzieć, doborowa. więc was zabieramy tam do Słuchawy, was z kolei do Białogrodu nad Dniestrem, ale w trybie marszu, bo oczywiście tam nie dojdziecie do celu. No, stary numer. No jest super. Alba Julia jest ok. Mamy nawet kolejny slot budynkowy, zaraz się tym zajmę. Nie martwcie się, bo w Attyli w przeciwieństwie do Roma 2 nie pojawią się nam żadne dzielnice, biedoty. I na spokojnie to może te nieużytki mogą tak do końca gry nawet pozostawać. Nic się z tym nie zrobię. I Austriacy dosłali Armię do Graz, boją się o swoje granice. Zauważyli, że się niebezpiecznie rozrastam. No i jeśli nasze imperium polskie zaatakowali. Jak śmiecie! Czy ja w ogóle jestem już frakcją? Tak, jestem frakcją pierwszą. To pewnie pewnie jest od razu Gruzja, jaka jest niewiele do mnie słabsza. Abbasydi a są też mega mocni i nawet zajęli tutaj region. Zajęli Akabe na Synaju. Potem Sultanat Górydów. Ajteki zobaczcie. To jest Dawood. Tutaj Ja Jason, the builder, budownicy. No, no i Antiochia będzie wchłonięta, będzie wchłonięta. Albo chodźcie, tam się trzymają, Francja silna, Kastylia jest bardzo silna, o dziwo. Na no, Kastylia ma wojnę z Anglią. I to jest interesujące, bo to sobie Anglię, albo ją, no równie dobrze może tak naprawdę nie osłabić. A jakie jest przeciwieństwo do osłabić, tak żeby to zabrzmiało tak, jak chcę, żeby to zabrzmiało? usilnić, boże ludzie, no sprawić, że będą silniejsi w każdym razie, no wiecie o co mi chodzi, mam to słowa na końcu języka, no i wtedy Francja wkroczy do gry, no i dobra, to możemy sobie wydać urzędy i zakończyć turę, tutaj bym chciał mieć agenta na granicy, jeszcze sobie ruszmy wszystkich naszych ziomeczków, pokaż mi co jest tam na wschodzie, no i tu już są, w ogóle, czy to są separatyści separatystów? Nie, bo taki mieli kolor taki szary, By to była jeszcze zupełnie inna frakcja niż wcześniej, zaś tu idziemy wyżej na Kaukas, ty idź do Konst. No i, no i, no i wyznaczmy jeszcze urzędy. Chciałbym wyznaczyć baronów. Oj tak, baronów wyznaczyć, chyba koniecznie. Siła nasza frakcyjna jest obecnie jak najbardziej stabilna, co mnie cieszy. Teraz ty będziesz chłopiem marszałkiem i jeszcze jesteś jakieś dowódcy, czy mogą być zwierzchnikiem wierzchnikiem Nie mogą. Założę, że chyba generowie mniej mają wpływów niż gubernatorzy i zastanawiam się, dlac zastanawiam się dlaczego, ale nie wiem. Możliwe, że które z tych umiejętności gubernatorskich właśnie 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 zwiększa wpływy. I może tak być, chociaż czy ja wiem, no nic, to na razie sobie zróbmy jakieś tam rzeczy do oblegania, żeby wroga sprowokować do ataku na nas. No i spodziewam się jakiejś bitwy. Jakiejś, mam nadzieję, że fajnej bitwy. wody już mi się kończy, boda. Mój prowiant. Dzisiaj jestem po kebabie, ostatnio nie dużo kepsów. muszę się na, jakoś zabrać za gotowanie, bo a tak ogólnie to nie umiem zabrać za gotować, ale przydałoby się nauczyć, bo no, jem za dużo rzeczy kupnych, w sumie to jem prawie tylko rzeczy kupne, tak naprawdę, no oj tak, przydałoby się ogarnąć No i Toulouse została zniszczona i Werona znowu przejęła schedę, okej, okay. co jeszcze, Gruźnica w Gdańsku, no nie dobrze. tutaj był ten niedobry higieny niestety, więc lipa, i Bułgarzy uderzyli na Bailey Germian. <ślesz> Francja dogadała się z Brabancją, e, wow dlaczego, czemu tego nie zdobyli, przecież mieli to na widelcu, chyba że Brabancja zarzuciła mamonę, obstawiam, że tak, oni z tej Antwerpii tyle pewnie kasy czerpią, no może tysioka, ale obstawiam, że są bogaci i raczej ich na dostać bez większego problemu, czyli tak, teraz, no tu jest Lipa, no to musimy chyba odstąpić od oblężenia. O, szkoda, że nie mogę. No bo teraz się ruszyłem i powinienem stracy. no Zróbmy teraz tak. No poczekamy, poczekamy. Dziwne jest to, co robi Dania. Wolałbym, żeby bardziej czynni się zachowali i mam w ogóle masę pieniędzy. Masę finansów. Dobra, chciałbym teraz tak. Tam, gdzie mogę, pobudować biblioteki. To mi da 20 żywności, to mi z kolei zabierze 15. Kalkuluję się, ale za dużo kasy kosztuje, więc wolałbym najpierw wybudować budynki tam, gdzie mam sloty ku temu. No i na pewno slot był w Albie Juli. To będzie zwykły plac miejski. Slot był też chyba gdzieś tutaj, w niszu? Nie, nie w niszu, wraz nie tutaj w Zagrzebiu, więc oczywiście buduj, buduj, buduj. To na pewno chciałbym przebudować na, 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 na na nic, bo jest bieda. Tu zaś kościółek, czy chcę go rozwijać? Wiecie co, wydaje mi się, że chyba kościół nie, że to jest zbyt mała prowincja, raczej się go pozbędę. Tak, pozbędę się go, ale za to rozwinę twierdzę, no i Wam zmienię tryb, mamy jedynie 3000, więc kasy jakoś za dużo nie ma, ale cieszę się z moich zarobków, bo są one dosyć takie stabilne. A, a tymczasem werbunek dalej, kontynuujmy teraz dwa oddziały takie, no i w sumie co? Włócznie takie, Mo może w kusze zainwestuje zbrojne, no ale jakie ja widzę tam tylko strzelność, to mi się robi niedobrze. To tak, dwa oddziały tych panów, no i na pewno troszkę naszych rycerzy, niech będzie. Kasy więcej nie mamy, Wene werbunek w Wenecji więc poczeka. Jeszcze jakiś tam slot się znajdzie dla najemnych halberników, bo obecnie naszych własnych nie mamy. I to jedynie 47 tur potwa. Super, może ci lepsi uczniowie będą. lepsi. <grystanie> Ewentualnie zdobędziemy jakąś osadę na wyspach, na wyspach Brytyjskich i będziemy korzystali z. Uuuu! Wow, Irlandia zajęła Konacht. A wy, wy mieście wojnę. No i wy macie w ogóle trzy osady. Gdzie jeszcze? Macie nawet tutaj tanger. O kurde, no to jest ciekawe. Przy okazji, czy ktoś by chciał ze mną handlować? dawno nie sprawdzałem, a w zasadzie no przydałby przyda się nowy partnerzy. Na przykład taka Aragonia, jaka też jest całkiem silna i oni się zgodzą w zamian za dopłatę. Fantastycznie, nawet dużo nam dadzą, wow. Dwa trzy, Tak ktoś zapytał, czy korzystam z jakichś modów, że ze mną chcą frakcje handlować. Nie, nie korzystam. Na początku gry nie chcieli, ale później faktycznie wiele frakcji zachciało, dlatego nie wiem, czego to zależy, ale z żadnych submodów... Znaczy, korzystam z modów na kamerę, animację, ale co do takich submodów na balans, to nie. To nie korzystam z żadnego, no i z nie chcę, więc kasy trochę wpadło, co oznacza, że chciałbym teraz w Wenecji, no właśnie, kontynuować werbunek i na pewno poproszę tych panów jednych. Cztery oddziały halabra to jest dobra ilość i ze cztery oddziały, a nie mam kasy, no to dobra, koniec tury. W takim razie, panie Wit, panie Wit, trzymaj sobie biurokratę, fantastycznie, tutaj czekamy. No i w tym, że kolejnej chyba uderzymy na ten dziadowski halicz akurat już skończy zima, ale tu też jest armia, więc no, no no, stój, stój, chłopie, nie to chciał zrobić. Więc ty się cofnij na zachód. Zaś ten jeden agent, który był. A z kim wierzę, że się tak, takie straty ponieśli, nie wiem. Ten agent będzie moim agentem wschodnim. Dobra, z kolei ty masz być. No właśnie. Mnie ciekawi, co, czy tu ktoś ze sobą wojuje w ogóle? Jak tam relacje Trabzuntu i Epiru? Czy wy dalej się bijecie? Tak, wydaje macie wojnę. No, tu w ogóle widzę, że żeście to zajęli, okej, okay. Nicea to dogorywa niestety, jest w ogóle lennym epiru, Uuuu. czyli sobie ich podporządkowali, ale mimo wszystko wolałbym, żeby Trabzon stał się Bizancjum, bo mają tą ikonę lepszą, ich sztandar, jest taki bardziej bizantyjski niż ten epiru. No, dobra, no to co, kończymy turę, kurde, woda mi się kończy. Lekko mi w e, gardle. No dobra, no, no wytrzymam. Wytrzymam w ogóle. Już e, chyba są na YouTubie. O, Anglia chce pakać nie ale ja nie chcę. Już na YouTubie chyba są gameplay z Kislewu w Warhammerze 3. 3. Kurczę. Oj, na Kisle tak czekam. To no, jest taka. No, o, jeszcze macie separatystów? serio. Ale z Dęczyków jestem zawiedziony. Spodziewałem się, że stawiam nam opora, jednak z tego co widzę, to, to nie za bardzo. No lipa. No dobra, no. Ponownie spróbujemy ich oblegać. Może coś się wymusi. Może nie. Nie wiem. Chciałem, żeby, żeby tak było. No ale wiadomo, nie da się frakcji całkowicie zmienić. I ty w sumie byłbyś fajnym dowódcą. Albo nie, on jest generalnie słabym gościem. Z kolei ty jesteś nielojalny. Dobra, weźmy sobie atakującego. Zginął nam Snowit. No i... Kurczę, ale kolejna zaraza. Oj, niedobrze, oj, niedobrze uciskam. ich się... Uuu, widzę, że się ci pojawili. Ale że ci ich wyzwolili, czy poprzez bunt? Jak to działało? Poczekajcie. Oni... Norwegia musiała ich wyzwolić. czylicie? Ale jak w ogóle tutaj Norwegia? Gdzieś jest Norwegia, czy co? Ale jajca. No. Czyli to jest ta dawna frakcja, dawna frakcja cesarska. Interesujące. Bardzo interesujące. No ciekawie, ciekawie. Mają też ładne oddziały e, tych cesarskich rycerzy. No to tak, chciałbym teraz ponownie oblegać sobie ten dziadowski. Roskilde najmicy są nawet fajni, bo są ci rycerze, ale mam dużo własnych. To ja może zamienię naszych zbrojnych. Chociaż nie, bo chcieliście, żeby, żeby były polskie oddziały, to niech będą polskie, no i będziemy to oblegali, aż głodem to zdobędziemy. No i tyle w sumie. Nie ma co. Przy okazji muszę tam higienę wszędzie rozwijać okleci, bo jest ten duży problem. O, jest mega duży. No i tutaj uderzymy prawdopodobnie już w tej turze na Halicz. Chociaż może poczekamy z tym haliczem. nie wiem. W ogóle tak, czym dużo gra w tą kampanię, to powiem Wam, że tym bardziej mi się chce zrobić podwój całej mapy. Poważnie, bo kampania jest ciekawa, rozkręca się, nie ma nudy. Nudą absolutnie nie wieje. kratelisty włócznicy. Oj, Gruzja mi się podoba. I mamy dwie armie Cesarstwa Trabzuntu, tylko Epir miał te wojska lepsze, takie bardziej... Lepiej zbalansowany mimo wszystko. Tu widzę, że nie, nie mogę tego Berna zdobyć. Co, 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 coś nie mogą. Nie wiem dlaczego. Może chcą to miasto zagłodzić i po prostu terrorem zdominować. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale wiem, że jeszcze mam trochę kasy. To zobaczmy, gdzie się buntują, gdzie brakuje żywności. No i tam musimy ją dalej rozwinąć. Niestety nie mogę, ale mogę tych trybuszy się pozbyć w tym momencie. W Mecklenburgi jest w miarę stabilnie, zrób mi na pewno majątek dworski. No i jeszcze Niszawa się buntuje, ale to wiem, Raska się rozwija. Włoszczyzna, no jest lekka lipa. Hmm, Tutaj nam brakuje, wiecie co? A z tym kościółkiem, nie chcę go, bo on na dużo nie daje. No i Ostrzychom już jest na żółto, to bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Saviacz, w ogóle ten śląsk taki niby neutralny, ale ja oczywiście o nim cały czas pamiętam, że on istnieje. No i ja się tak pewne nie czuję. Cholipka, ty się w ogóle nazywasz chłopiem. Ty się nazywasz Przybor. Panie Przyborze, to ja, to jestem Imperium, jestem imperatorem polskim i masz być mi podległ. Dobra, Saviacz. Save, save, save. No ale pojawienie się ponownie dawnej frakcji cesarskiej może mocno namieszać w regionie. Nie zdziwię się, jak przejmą rządy. Szkoda, że nie mam podglądu bo panel cesarstwa. cesarstwa szkoda. No ale musimy zostać pretendentem. Żeby to dostać. Na no, pewno nie dostanę. No i wydaje mi się, że możemy zdobyć sobie rozkilde i podpisać razem z Niemczykami Na razie im zostawię tą skandynawię Górną. Czyli tam Artus. Ty chcesz o agresji Na razie nie. Nie, bo to on się nie boi. Ja się go nie boję totalnie. No i misja. Wojna z. O, jak najbardziej. Ja akurat mam ich na swoim celowniku. I tam Norwegia w ogóle hasa gdzieś w okolicy. Teraz Groningen oblega. Czejcie. Jak się to osiedlam to też w ogóle będą jaja. Kombek Norwegii. No tego jeszcze nie grali. No i Nicea się dogadała z Łacinikami. okej, okay. w takim razie, gdzie są te armie, Uuu, ile Gruzji w ogóle, tu? ile tu Gruzja ma oddziałów, kurde bele, na co oni się szykują, czy wy macie dalej wojnę z Niceą? Oj, Jezusku, jeśli mają, no to Nicea... No powiem tak, przerąbane, tylko wam tyle powiem, przerąbane i to bardzo, ci są ładni, włócznicy mecikowne, więc teraz tak, idziesz chłopie pod ten hali czy jest zima niestety, ale na pewno misję papieża wykonam i wy macie duże i fajne wojska bogatyrów, więc stajmy sobie na razie na granicy tego miejsca, tu jest minus 7, ale to się ogarnie, zrób mi tu może twierdzę na razie, białogród na pewno poproszę, to by się przydało zrobić, tego pszczelarza, ale chyba bardziej wolałbym higienę, chociaż wiecie co, giej jestem całą... tą higieną, pszczelarz, będzie lepszy, na razie. No i tu znowu jest wkur, więc też dawaj mi na pewno higienę. Co jeszcze mogę sobie na pewno rozwinąć? Chciałbym ten ostrzychom ogarnąć, który się buntuje. Ale nie jest to łatwe do ogarnięcia. I tutaj chciałbym zrobić bibliotekę, ale mi standardowo zabraknie żywności. No fenomenalna jest to wiadomość, więc nie zrobię biblioteki. A tu mogę, a tutaj mogę. No i fajnie, mogę jeszcze w jakimś miejscu jednym. Gdzieś tu chyba był kolejny slot. Tak, tu jest slot, ale tu już mam bibliotekę. No to w takim razie zróbmy sobie może wyjątkowo coś innego, czego jeszcze nie robiłem Na przykład... W ogóle jak mamy korupcję w tej osadzie, dlatego zobaczymy. Mamy korupcję dosyć dużą, to wiecie co? Ja chyba postawię na szubienicę co korupcję nieco zmniejszy Tak, to będzie właściwa decyzja. No i tutaj trwa werbunek, żeby się zaraz tylko ta armia nie zaraziła od naszych wojsk, no i, no i zdobywamy to dziedowskie Roskilde nie ma co czekać. Oni są zbyt pasywni. Wolę od razu zaatakować i dać im teraz okazję. Na razem. Serio, to będzie lepsze. Więc zobaczmy, czy Duńczycy chcieliby się dogadać. Zobaczmy, wysoka. Okej. Okay. Teraz może, przy... chociaż w sumie, mi ich dokończyć niby. Ale z drugiej strony. Z drugiej strony, czy jestem podbijać ich całkowicie? Nie, wiecie co? Ja jestem dobrym władcą. Niech naród duński zu zuje pod duńską kroną. Ja za finanse się zgodzę i wyślę armię na, na południe. Może właśnie na Śląsk. więc Zrób sobie, sobie coś takiego. Kasa przeznaczona na naprawę tego tutaj i owego. Też widzę, że macie szubienice, Świetnie. Macie katapultę, ale ich nie chcę. Czy jest kolejny slot na kapłana? Nie ma. Dobra. Dobra. Berno, to dalej jak to Berno. Zobaczmy jeszcze powiadomienia. To się wyburzyło w Krakowie, dalej wyburzamy i zrobimy coś pod zadowolenie i pod żywność na pewno, może ten majątek dworski, to byłby fajny wybór. No i tutaj Anat Krymski się buntuje z tego co widzę, co się dzieje w sumie, poczekajcie, pójdźmy na wschód na razie do agentem. Sambor jesteś gdzie byłeś, chyba koniec tury co? Tak, bierzemy save'a. No i kończymy sobie turę. No i chodzi o ciekawe, idem jakie Norwedzy w ogóle szermierze, o kurde, mają najemnych konnych łuczników torków. To jest też nazwa ci torkowie... Ciężko do przetłumaczenia, mianowicie wpiszcie sobie na necie Torks, i to było jedno, jedno plemię z ludów tureckich, no i ono nie ma polskiego odpowiedniku, No i nie wiem, przetłumaczyłem Torków, bo nazwanie ich Turkami byłoby, wydaje mi się, lekko błędem, bo nie jest to lud turecki, ale nie do końca. Pamiętam, że jak tłumaczyłem, to miałem z tym zagwostkę. no i wydaje mi się, że taka, po mojemu, polska forma może być okej. Okay. No wiecie, ktoś, ktoś zawsze wymyśla polską formę słowa z innego języka. To uznajmy, że ja... Uuuu A co wy, panowie atakujecie? My nie mamy granicy, nie nawet no bez jaj. Oj oj oj. wy wypowiedzi na wojnę. Ale no... Gdyby góry dzi, to jeszcze byłoby to normalne, bo granice nie wymamy, ale basydzi? Serio? No dobra, no i Konnach napadł na Kastylię. No grubo będzie. Zaraza w kurdebele, piepsony dań, Zrobimy teraz epidemię w regionie. No najgorzej, ludzie, najgorzej. Dobra, to mi od razu tego lekarza ulepsz, W Roskilde. Zróbmy, no, koniecznie twierdzę, to musi być na pewno. Zróbmy na pewno, na pewno higienę. To wywalamy. Mogę sobie to wywalić. Czybienica niech zostanie przebudowana, chyba na biblioteczkę. No i to mi też rozwi, na pewno. Kilka tu, tutaj sobie pozostaniemy, tu bym chciał więcej polskich rycerzy, a nie mam szlachty. Ojojoj, a gdzie są zamki? Jakieś tu jest zamek. Czy macie tu szlachtę? Macie, więc idziemy sobie do Stralsundu. No i się tam tuką. Tutaj ten warsztat wyburzam cały czas, coraz szybciej. W Zelandii to już zostało ogarnięte. No, też tam brakuje żywności. Muszę wszędzie tą higienę dbać, bo inaczej jest lipa. No i tu bym chciał, drodzy państwo, ich sobie generalnie zaatakować oficjalnie. Chociaż poczekajcie, poczekajcie. Co to masz za granicą, chłopie? Oj, ty masz mega wielkie granice, no to nie, to ja może zrobię, zrobię tak. Stanę sobie tutaj w brodzie rzecznym. No i w wojnę. Jest, jest go więcej, więc obstawiam, że powinien odważnie mnie zaatakować Gorzej jak ruszy na Kraków, ale mam nadzieję, że nie ruszy. No dobra, no zaraz gójmy, bo jeśli ruszy na Kraków, to będzie, To wtedy ja ruszę na Halić. No i tyle, to będzie taka zabawa w kotkę i myszkę. Zobaczymy, co tam się wydarzy interesującego. Tu się lekko buntują. Tu się w ogóle nie mogą mutować. Ja tu wstępnie wyłączę podatki i muszę... Coś innego zrobić. Jest aktualnie minus 7, to jest bardzo dużo. Tu jest minus 5, też musimy te podatki włączyć. Może ja, wiecie co, trochę wyburzę tego, bo to jest na trzecim poziomie to zabiera za dużo zadowolenia. No i tu na pewno jakąś armię trzeba będzie utworzyć, żeby sytuację ogarnąć. I proszę, proszę, Mediolan się pojawi, a Mediolan ma wojnę z Sycylią. W ogóle panowie, może jakiś handel unio? Chociaż ja chcę Ci pokonać. Mógłbym handel, ale nie chcę, bo zależy mi na moich relacjach. No i jeszcze pójdźmy sobie turę na sam koniec odcinka. Zobaczmy, czy oni nas zaatakują i czy ten sam przyjma oficjalnie wypowiedzenie bitwy. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, ty idziesz na wschód, tylko ta wojna z ambasadami jest dziwna. Trochę bez sensu, jakby wiecie, Gruzja to zaatakowała, to okej. Okay. Czy nawet ci góry ci, ale Basydzi? No, bez, jaj, no nie mam granicy. Ludzie, no błagam was. Może jednak to był, nie wiem, misklik czy coś? Kolego, kolego, Douglas. Nie, to chyba nie był misklik. A może wasi sojusznicy? Umiarkowana, okej, okay, przyjęli. No chociaż cho tyle. No bo tak, oni mają relacje dobre z tymi. sojusznikami, na szczęście nie mają, ale są silni. Gruzja, Gruzja A no z Gruzją chętnie się po, chętnie powalczasz w przyszłości na pewno Wenecja, handel, może, może handel by chciał Wenecja? Bo mnie aż tak te Bałkany nie interesują. Oj, teraz Wenecja chce handel a i idzie to na razie, podziękuję Wam. Kiów jest moim kolejnym celem. W takim razie możemy już zakończyć turę. No i zobaczmy, czy nas. Oj, się misja w ogóle udała, bo zadeklarowano tą frakcję i to też mi znacząco powinno poprawić zadowolenie w rejonach katolickich. Świetnie. Koniec tury. Chciałbym mieć zarządcę, wiecie co, buntują się bardzo tutaj, w, w tym Sremie, tak? Sremie, jest... chwila, chwila, jeszcze raz, jeszcze raz, co to jest? Targowisze to jest, nie, to jest... Nie, buntują się najbardziej w, w Niszawie, no i Niszawę musimy ogarnąć. Także bierzemy sobie, szukają prowincja Niszawa, no i będzie to na pewno nie ty, koleś. Stąd nie mogę, no Może może nas, na, następca, no niby jest trochę średni pod zarządzanie. Oj, dobra, to zrobimy to w turze kolejnej. A teraz klasycznie skończmy turę. No i oby to Wielkie Księstwo halicko nas faktycznie zaatakowało. Zaraz się przekonamy. Ci, są handle. dużo za to, za to są w stanie zapłacić. Nie, bo wy jesteście moim potencjalnym celem zdobyczy, więc nie chcę. Na razie olałem Skandynawię. To jest was powie, że, że byłoby to bez sensu. No i owszem, z punktu strategicznego, no dużo lepiej byłoby, gdybym to zajął, ale ja też unikam na siłę stawania się potęgą, żeby nie było zbyt prosto. A tak, kiedy już na południe, można nagle dończycy mnie zaatakują i będę miał, wiecie, wojna na dwóch frontach, zawsze coś ciekawszego będzie, tak? Więc to z tego powodu, to no, epidemia, o oh Boże, o oh Boże, kolejny papież, grudzi napadli na Hanat Bułgarii Wołżańskiej. Tam jakaś bitwa, tutaj widzę, że ci się dogadali z duńczykami, teraz w Śląsku, w Śląsku nadwyżka, poproszę zwykły plac miejski i zacznijmy od tego, żeby co byście zrobili, a tak stoicie sobie tutaj, tak? No to może nojan zrobi zasadzkę, co? Ja, w tym lesie na przykład, spróbujmy, może się na to złapią, zobaczmy. E, ty skasuj tego pana ziomeczka, uda się, udało się, fajnie. Jeszcze go od razu sobie awansujmy. Dam ci na pewno autorytet, bo autorytet zwiększa szanse powodzenia. No i ty Wacławie, ty Wacławie, tylko czy ten Norweg to zdobędzie, bo granita nie jest raczej... Łatwym celem. Postawiam, że na ludzi to zdobędą. Tak, więc to jest dobre miejsce na agenta. I Gruzja się zdesantowała na RODOS i je właśnie oblegają. E, tutaj Francja dalej presję wywiera i to gigantyczną. Szkoda, że nie widzę rycerzy francuskich, ale pewnie mają tam w pod, w, wiecie, w jakimś tam miejscu w armii. No to teraz tak, chciałbym rycerzy. Cztery oddziały polskiego rycerstwa. Tutaj idziemy do Stransundu i też poproszę na pewno kolejnych rycerzy. Kuźwa, bo to jest zamek pierwszego tieru. Cholera jasna. No, niedobrze. Jest to jakiś lepszy zamek. No, nie ma. No, to lipa, wam powiem. No, to lipa. Dobra, dawaj mi na pewno to. Tutaj higienę mi rozwiń, No, to duża lipa. Spodziewam się, że to inaczej trochę będzie wyglądać. Dobra, kij tym. Gdzie jeszcze macie wąty? Tutaj zróbmy sobie na 100% plac miejski. No, i no i puśćmy znowu turę. No, może się złapią tym razem na zasadzkę. Szansa jest spora. Powinni się złapać. Oby się złapali, a ty szpiegu udaj się. Tu miałem szpiega żeby zginął? Tak, nie mam szpiega jednego. Aj, szkoda. No dobra, z tym. No, no, zobaczmy jeszcze jedną, jedną turę, bo mi się syndrom odpalił. Jeszcze inne tury. No i znowu nie mam kasy na to, żeby wyznaczyć zarządcę prowincji. No, brawo, no ja nie, brawo. To. Dobra, w turze kolejnym to zrobię. Już, już na 100% dociska. Bo no, nie mogę się oderwać dosłownie od kampanii. No nie mogę, jest zbyt ciekawa. Nie może się tam bunt pojawić na pewno na południu, bo wtedy nam może się zrębać save. Bo tam się pojawi chyba Bośnia. Oj, nie może na 100%. Koniecznie muszę tam uregulować sytuację. Inaczej będzie bardzo niesympatycznie. No i co? I co się takie wydarzyło? Czy się dogadali z cesarstwem? Oni się w ogóle zdążyli z niej bić? A, bo to chodzi o Weronę. Jasne, cały czas myślę o tym Brążwiku. Cykl życia, cykl życia, zaraza, gruźlica, boże, ludzie, tragedia, niszowa na szkolności. O, idealnie, więc od razu dawaj mi to. Chociaż może kościół zrobić, żeby. Tak, kościół zróbmy sobie. No i słuchajcie, Ja Wam teraz podziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Cześć. I do następnego hej! Tak się nasze imperium prezentuje. W kolejnych odcinkach, oczywiście, dalsze mega ciekawe podboje. No, na razie, cześć.